ważne wydarzenia. Ważne spotkania. Najważniejsze rozmowy. Na Starym Rynku. Jolanta Śmieszkowska, witam Państwa bardzo serdecznie w programie Na Starym Rynku, a moim Państwa gościem jest pan Tadeusz Iwiński, polityk, a także profesor nauk humanistycznych oraz jedynka w wyborach do Parlamentu Europejskiego z listy z Sojuszu Lewicy Demokratycznej w okręgu, który obejmuje województwa podlaskie oraz warmińsko-mazurskie. Witam bardzo serdecznie. Kłaniam się panie redaktorze, wszystkim witam telewidzów Narwi. Panie profesorze, witam oczywiście równie serdecznie. Reprezentuje pan w wyborach do Parlamentu Europejskiego ścianę północno-wschodnią, a więc okręg wyborczy, który można powiedzieć doświadcza olbrzymich deficytów, jeżeli chodzi o rozwój infrastruktury czy rozwój życia gospodarczego. I proszę powiedzieć, czy na poziomie Parlamentu Europejskiego, środków unijnych można cokolwiek w tej kwestii zmienić? No to prawda, ja jestem w ogóle jednym z 8 posłów, żeby to nie zabrzmiało nieskromnie, spośród 460, a nie ma żadnego takiego senatora, którzy przeżyli wszystkie 7 demokratycznych wyborów nieprzerwanie od 1991 roku i zawsze byłem wybierany z Warmii i Mazur z okręgu olsztyńskiego, czyli który obejmuje wszelkie mniejsze i większe miejscowości, na przykład obszaru Wielkich Jezior, ale siłą rzeczy no, region podlaski i Łomża, bywałem tu wielokrotnie, mam tu zresztą związki rodzinne z Łomżą i z Łomżyńskim. To jest dylemat, jak pani powiedziała, całej ściany wschodniej. Znaczy, po pierwsze, problem numer jeden to jest praca, czyli ogromne bezrobocie. Wiadomo, że w miastach ono jest troszkę mniejsze, ale w skali Polski to jest w tej chwili 14%. Ale gdybyśmy uwzględnili 2,5 miliona ludzi pracujących za granicą, pamiętam ten moment 1 maja, za chwilę będzie rocznica, 10 lat od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Byłem wtedy ministrem w kancelarii premiera i wchodziłem w skład 4-osobowej tylko delegacji w Dublinie, bo Irlandia przewodniczyła wtedy Unii Europejskiej. Gdy Polska oraz 9 mniejszych państw wchodziły do Unii, to nie do końca wyobraziliśmy sobie, jak to zmieni w pozytywnym sensie, bo czy też są na pewno niewykorzystane szanse, obraz naszego kraju, nie tylko z punktu widzenia środków unijnych, o czym pewnie porozmawiamy później, ale no z tego względu, że przecież powoli, gdy wchodziliśmy do obszaru Schengen, można się poruszać w obrębie 28 państw, nie tylko bez wiz, ale nie używając paszportu, tylko za pomocą dowodów, ale też bardzo dużo ludzi przy tym ogromnym bezrobocie wyjechało za granicę. Także z regionu łomżyńskiego. Polacy są dzisiaj największą mniejszością w Irlandii, w Islandii i w Norwegii. Norwegia wprawdzie nie należy do Unii Europejskiej, ale jest nas tam w państwie 5-milionowym co najmniej 100 tysięcy osób. Czyli gdyby nie było tego, w cudzysłowie, eksportu siły roboczej, to w ogóle bezrobocie w Polsce było prawdopodobnie 27-28%, 30%, a i tak jest to ogromne wyzwanie. I są bardzo duże wciąż nierówności regionalne i nie wykorzystaliśmy w dostatecznym stopniu tych środków. No, nie ma ani lotniska w Białymstoku, nie ma lotniska w Olsztynie, nie ma obwodnicy Olsztyna, nie ma obwodnicy Białegostoku, nie ma obwodnicy Łomży, prawda, więc dramat jest, jeżeli chodzi o transport kolejowy. Polska w tej perspektywie, która się skończyła, ale jeszcze są rozliczenia finansowe, bo to jest 7 lat, tylko wykorzystaliśmy 15% pieniędzy na kolej. Rząd myślał, obecny Platformy i PSL, że te niewykorzystane pieniądze da się przerzucić na drogi. Ale to tak nie ma, bo to są różne koszyki, więc na pewno trzeba zrobić wszystko, żeby tu tworzyć nowe miejsca pracy. I taka jest zresztą filozofia socjalistów, którzy mają szansę być największą siłą w Parlamencie Europejskim. A także rozwijać infrastrukturę, ale w ogóle ożywiać gospodarkę, bo nie będzie tych nowych miejsc pracy bez ożywiania gospodarki, rozmaitych jej sektorów. I nie mówię o całym innym obszarze, który jest bardzo ważny dla lewicy. Myślę tu o problemach równościowych,
także wątki ekologiczne, które trzeba traktować w sposób rozważny, to żeby nie blokować rozwoju. A Parlament Europejski otrzymał nowe, wielkie w traktacie lizbońskim uprawnienia. Na przykład cały budżet będzie w tej chwili aprobował lub nie. I w ponad 40 obszarach ma wielkie możliwości, na przykład poczynając od energetyki, aż po migrację. W poprzedniej perspektywie finansowej rozdawnictwo środków unijnych wyglądało w ten sposób, że premiowane były przede wszystkim duże miasta jako tak zwane lokomotywy rozwoju. Liczono, że rozwój rozleje się w efekcie na prowincję. Obserwujemy, że tak się nie stało. Obserwujemy to w takich miastach właśnie mniejszych, prowincjonalnych typu Łomża, Zambrów. Czy jest szansa na to, że w nowej perspektywie finansowej rozdawnictwo środków Unii Europejskiej będzie ukierunkowane bardziej na te obszary defaworyzowane gospodarczo? No to też zależy od władz samorządowych, głównie od marszałków województw i od zarządów, bo teraz sytuacja wygląda tak. W tej perspektywie siedmioletniej, czyli 2014-2020, która się zaczęła, Polska wynegocjowała rzeczywiście, bo trzeba też coś dobrego powiedzieć o tym rządzie. Wynegocjowała, nie tylko go krytykować, chociaż jestem przedstawicielem opozycji. Polska wynegocjowała bardzo dużo, bo ponad 100 miliardów euro z jednej strony na wsparcie obszarów wiejskich, na bezpośrednie dopłaty dla rolników, ale zwłaszcza na tak zwany Fundusz Spójności. To są pieniądze, które dostaliśmy prawdopodobnie po raz ostatni tak duże. Bo myśmy kiedyś, wchodząc do Unii, przejęli duże pieniądze, które wcześniej otrzymywała Hiszpania, Irlandia, Grecja, ale w międzyczasie weszły nowe biedne kraje do Unii. Bułgaria, dużo od nas biedniejsze, Bułgaria, Rumunia, także nawet Chorwacja, którą wielu Polaków zna z turystyki. Czyli po roku 2020 my już nie będziemy mieli takich środków, więc ważne jest, jak to wykorzystać i na co. Województwo warmińsko-mazurskie otrzymało 1,72 mld euro na ten okres, a województwo podlaskie, które jest mniejsze, ma tylko 1 100 000 ludzi, otrzymało niewiele ponad 1 miliard euro. I władze samorządowe, zarząd województwa, ma podejmować decyzje. Ja widziałem te dokumenty, to jest 200 stron, prawda, na co, jak, plany. Ale kluczem jest, jak pani słusznie zwróciła uwagę, żeby dbać o rozwój właśnie zrównoważony. Bo mamy Polskę wciąż A i B, a może by nawet trzeba powiedzieć C i D. Wisła dzieli nasz kraj na te cztery wschodnie województwa. Tym piątym najbiedniejszym jest Świętokrzyskie, ale to jest sytuacja, jeśli się spojrzy na przykład na mapę, to widać, że infrastruktura, szczególnie na przykład kolejowa, to jest z dawnych czasów. Więc nie zasypano tej przepaści. To jest wielki dylemat, bo na przykład w Niemczech, które są zjednoczone ponad 20 lat, też jest wciąż duża różnica między Vestis i Ossis, poziomem życia tych na zachodzie, czyli w tych na przykład 6 landach byłej NRD ludzie żyją gorzej, aniżeli w tych 10 zachodnich, mimo że najpierw w markach niemieckich, a teraz w euro, rząd w Bonna, później w Berlinie pompował 200 miliardów euro rocznie i to się nie wyrównało, ale u nas te dysproporcje są znacznie większe i co więcej, to są dysproporcje w ramach również województw. Czyli cała koncepcja takiego metropolitalno-dyfuzyjnego, jak to się mówi w nauce rozwoju, żeby były metropolie. Metropolie to na ogół miasta wojewódzkie, czyli, ale te jakby nowe miasta wojewódzkie, czyli Białystok, one się rozwijały, a już miasta, które utraciły status województwa, bo przecież mieliśmy 49 województw i Łomża, gdy była województwem, rozwijała się zupełnie inaczej, czyli 33 miasta straciły taki status. Notabene my rozpoczęliśmy dyskusję, na przykład nie chodzi o to, żeby mechanicznie przywrócić 49 województw, tylko zastanowić się, jaka to ma być jakby filozofia, bo w Polsce jest na przykład prawie 2,5 tysiąca gmin, prawda? 2478, tu w Podlaskim jest 117 tych gmin. Jest 314 powiatów ziemskich i 65 grodzkich, właśnie Łomża jest takim grodzkim. No, dobrze, że na przykład tutaj, przy tej okazji utraty statusu województwa utworzono jedną państwową wyższą szkołę zawodowej przedsiębiorczości. Miałem tam zresztą wykład nie tak dawno, niecały miesiąc temu, ale to była taka rekompensata na otarcie łez. Czyli
trzeba zupełnie jakby zmienić tę filozofię i to jest jakby w myśleniu lewicy szalenie ważne, bo mamy ogromne nierówności społeczne, nie tylko między regionami, nie tylko jeszcze między Polską i innymi państwami, ale w obrębie województw. I to są nierówności największe po Słowacji spośród wszystkich 28 krajów Unii Europejskiej. Odnoszę wrażenie, że te nierówności, czy wręcz taka polaryzacja społeczna przebiega także na linii miasto-wieś. Z ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że Polacy w 2013 roku popełniali samobójstwa. Podobna skala zjawiska widoczna była tylko w latach 90., a więc można powiedzieć pewnej terapii szokowej gospodarczej. Dodatkowo z badań profesor Marii Jarosz wynika, że w latach 50. najczęściej samobójstwa popełniali ludzie w mieście. Obecnie dzieje się tak przede wszystkim na wsi. Jako jeden z głównych powodów podawana jest tego typu sugestia, że osoby na wsi mają utrudniony dostęp do pełnowartościowej edukacji, oferty kulturalnej, osoby ze wsi młode kończą gorsze szkoły, a w związku z tym mają mniejszą możliwość awansu społecznego w Polsce. Nie, to jest prawda, choć oczywiście statystyka, ja lubię takie powiedzenie, że statystyka jest jak kostium bikini, dużo pokazuje, co najważniejsze ukrywa, ale prawda, w Polsce tradycyjnie, w cudzysłowie tradycyjnie, popełniano około 4-5 tysięcy samobójstw rocznie. Notabene ogromna większość to są samobójstwa mężczyzn. Jakby kobiety są silniejsze i nie fizycznie, i psychicznie. I to nie zawsze zależy od poziomu życia, bo na przykład w Szwecji, które jest państwem świetnie rozwiniętym, z jednej strony, a na Węgrzech, z drugiej strony, ten poziom samobójstw jest bardzo wysoki. Ale jest to jakiś element, który pokazuje no pewną desperację ludzi. Szalenie dużo osób jest wykluczonych. To bezrobocie, o którym mówiliśmy, i imigracja zarobkowa i bardzo dużo tych młodych ludzi nie chce wracać. A to są często absolwenci szkół, prawda? I mówię tak o profesor uniwersytetu i zawodowych, i średnich z jednej strony oraz wyższych. I bezrobocie, które jest największe poza tymi młodymi wśród kategorii 50+, szczególnie kobiet, z tego punktu widzenia przedłużenie wieku emerytalnego było absurdem i błędem. Nowy niemiecki rząd chadecko-socjaldemokratyczny obniżył wiek emerytalny do 62, podobnie jak mój, znam go od 20 lat jako socjalistę, chociaż nie ma ostatnio sukcesów, prezydent Francji François Hollande też obniżył wiek emerytalny, więc widać, są różne filozofie. I to prowadzi, to wykluczenie, brak perspektyw, do właśnie takich czynników. I widać, przejeżdżałem dzisiaj tutaj przez rejon kombinatu Wizna, który kiedyś w okresie Polski Ludowej był symbolem na przykład udanego rozwoju, tam łąkarstwo, jeżeli chodzi chociażby o to. I taka mi się nasunęła refleksja, że przecież Polska oczywiście w tamtym okresie nie była suwerenna i nie była w pełni demokratyczna, ale byliśmy, jak to się mówiło kiedyś, najweselszym barakiem w obozie socjalistycznym. Ziemia zawsze należała w Polsce do chłopów, budowało się bardzo dużo kościołów, biskupi mieli paszporty dyplomatyczne i można było wyjeżdżać za granicę poza maleńką grupką opozycjonistów, tylko dylemat polegał na tym, że złoty był niewymienny. Jako waluta, no, można było przez szereg lat jeszcze, poczynając od okresu Gierka, kupować 100 dolarów i 130 dolarów później na wyjazd, no ale to oczywiście nie wystarczało, więc mówię o tym dlatego, że bardzo dużo się w Polsce zmieniło w ciągu tego okresu transformacji, a szczególnie ostatnich 10 lat. Przypomnę zresztą, że to rząd SLD wprowadził Polskę do Unii Europejskiej, o czym się zapomina i dzisiaj często rządzący, by przywołać ten słynny spot telewizyjny, właśnie tego nie pamiętają. Ale to jest historyczna szansa, tylko pytanie, czy my ją będziemy umieli wykorzystać do końca. Pytanie też, czy będziemy w stanie zmienić sytuację socjologiczną. Zygmunt Bauman, polski socjolog, profesor, twierdzi, że współczesne pokolenie młodych Polaków będzie pierwszym pokoleniem powojennym, które spadnie z drabiny społecznego awansu. Mówi o obecnych 18-30-latkach. No to jest właśnie wielki dylemat. Ja w ogóle dostrzegam zmiany, jeżeli chodzi o podejście poszczególnych pokoleń. Bo na ogół było tak, że Polacy, którzy przecież przechodzili przez historyczne gehenny rozmaite,
mieli pewną jakby cierpliwość i wytrwałość. Mówiono, dobrze, no mnie jest trudno, ale moje dzieci, wnuki i tak. A dzisiaj, ponieważ sytuacja jest generalnie niepewna w świecie, w Europie, czyli gdybym miał powiedzieć, jaka jest najważniejsza kategoria współczesności, to powiedział z jednej strony niepewność, z drugiej strony współzależność w ramach globalizacji, ale też pewne zniecierpliwienie społeczne, zrozumiałe, gdzie się mówi, no i ja już tyle lat czekam, pracuję i chciałbym jeszcze za swojego życia coś mieć więcej, prawda? Inna rzecz, że jakby aspiracje ludzi są zawsze większe niż możliwości zaspokojenia tych aspiracji, tylko chodzi o to, żeby ten dystans, żeby ta luka no, się zmniejszała, a niekoniecznie zwiększała. A więc no, można próbować udowadniać różne tezy, ale to jest raczej mozaika, kalejdoskop. Bardzo pstry obraz i niewątpliwie w Łomżyńskim żyje się dużo gorzej niż, no nie mówię o wielkich metropoliach, ale nawet o miastach tego typu wielkopolskim, czy w Lubuskim, czy na Dolnym Śląsku. Także Polska jest bardzo wewnętrznie poszatkowana i sytuacja społeczno-ekonomiczna no, wpływa też na nastroje, na emocje, na to wszystko, o czym mówiliśmy. 5 lat temu w wyborach do Parlamentu Europejskiego także reprezentował Pan ścianę Polski północno-wschodniej. Uzyskał Pan dobry wynik, natomiast do Parlamentu Europejskiego Pan nie wszedł ze względu m.in. na niezbyt demokratyczną ordynację. Tak, no to można o tym mówić bardzo długo. Chodzi o to, że prawie we wszystkich państwach europejskich cały kraj, całe państwo jest jednym okręgiem. My będziemy wybierali 51 eurodeputowanych i powinno być tak, że poszczególne ugrupowania, w tej chwili zarejestrowano 9 takich ogólnokrajowych komitetów, jeszcze 11 takich jakby lokalnych, które wystawiają swoich kandydatów w niewielu okręgach i wtedy to byłoby sprawiedliwe. Natomiast Polskę dość wolontarystycznie podzielono na 13 okręgów, w tym, jak pani redaktor wspominała, jakby podlaskie i warmińsko-mazurskie tworzą jeden, to jest 2,5 miliona ludzi. Część nie ma, bo się za granicą. Tu nie ma wielkich miast. No jest Białystok 300 tysięcy, Olsztyn 170 tysięcy i kilka miast tego typu, jak Łomża 60 parę tysięcy, właśnie Ełk, Łomża, Suwałki. I jest jeszcze bardzo niska frekwencja. To trzeba jakby apelować o udział w wyborach, we wszystkich wyborach, bo te wybory otwierają cały cykl kampanii wyborczych, 4. 16 listopada będą wybory samorządowe dla wielu ludzi szalenie istotne, bo i do rad gmin i powiatów, a także do sejmików będą wybory, które SLD wprowadził bezpośrednio za naszych rządów, burmistrzów, prezydentów miast, prezydenci miast w miastach powyżej 50 tysięcy, więc Łomża do nich należy. Później w przyszłym roku będą wybory prezydenta państwa i wybory do Sejmu. A tutaj, powtarzam, utworzono 13 okręgów i kto by kandydował do Rady Miasta Łomża, czy do Rady Powiatu Łomża, jakby nie wiedział, ile jest mandatów do podziału, czy w ogóle są jakieś mandaty. Dlatego, że porównuje się wyniki uzyskane w poszczególnych okręgach, no to jak można porównywać liczbę głosów zdobytych na 5-milionowym Śląsku, czy w Warszawie, czy gdzie indziej stąd. Ale tak czy inaczej, no ja jeżeli mogę przy okazji dołączyć się do tych licznych apeli, żeby 25 maja pójść i głosować. Podobnie we wszystkich. Głosować na kogo Państwo uznacie za stosowne, ale pójść, bo jak mówią ładnie Francuzi, le zapsało tu żurtor, nieobecni zawsze nie mają racji. Także. Jeżeli chodzi o rozdysponowanie środków unijnych, przynajmniej w poprzedniej perspektywie tak było, samorządy muszą zawsze zapewnić wkład własny. Dzięki środkom unijnym powstały orliki, powstały inwestycje w infrastrukturę. Chyba w mniejszym zakresie kierowano te fundusze na działania innowacyjne, jeżeli chodzi o gospodarkę. I stykamy się często z taką sytuacją, że samorządy w związku z pozyskiwaniem środków unijnych przeinwestowały. Nie, to pani dotknęła ważnej sprawy. Po pierwsze, jedno z pięt achillesowych wykorzystania tych środków unijnych, bo my nie wykorzystywaliśmy źle, no, ale było też wiele patologii. No, ja mogę podać przykład Term Lidzbarskich, z miasta, skąd pochodzi szef regionu PO i marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, który budowa nie zakończono, włożono kilkadziesiąt milionów złotych, kilkadziesiąt milionów euro, a woda ma być tam 21 stopni, czyli wodę trzeba będzie dogrzewać, no jakiś absurd. Ale chodzi też o rzecz jeszcze inną, mianowicie rząd w ciągu minionych lat nakłada na samorządy nowe rozmaite obowiązki, nie dając środków na ich realizację.
I budżety poszczególnych miast czy gmin, one są dość sztywne, to znaczy no, wydawane są, nie wiadomo, powiat wydaje pieniądze na przykład na szpital czy szpitale, ile ich ma, czy na szkolnictwo średnie, nie ma wiele elastyczności. Wreszcie trzeba mieć środki na wkład własny, które są rozmaite od 15 do 25% i te środki trzeba znaleźć na początku. W zasadzie każdy projekt jest rozliczany inaczej. I ja się obawiam, że będzie wiele takich sytuacji, że nie będzie można sięgnąć po te środki unijne, bo nie ma własnego wkładu. Ja już pomijam tę sytuację, Orliki, wspaniała rzecz. Na przykład w niektórych gminach nabudowano po 3-4 Orliki. Je trzeba utrzymać, tam muszą być ludzie, musi być światło wieczorne, żeby te Orliki nie były puste, więc no, uczymy się dopiero, jesteśmy 10 lat w Unii, ale widać, że jakby nierzadko brakuje nam takiego długofalowego myślenia i czemu to ma służyć, w sensie następnym pokoleniom. I też na przykład bardzo słabo jest rozwinięty również przemysł. Bez powstania takich ośrodków, które generują nowe miejsca pracy, no nic nie będzie, bo wprawdzie społeczeństwa tak zwane postindustrialne charakteryzują się tym, że najwięcej ludzi pracuje w usługach, no ale to jest niemożliwe, żeby tak dalej to szło po przekroczeniu pewnego progu, no bo gdzie ci ludzie mają pracować? No. Panie profesorze, prywatnie jest pan miłośnikiem brydża i z tego powodu pojawił pan się w Łomży. No, nie z tego powodu. Ja byłem niedawno w Łomży przez 2 dni i oglądałem po raz pierwszy między innymi wasze wspaniałe fortyfikacje. Także miałem wykład w Wyższej Szkole Zawodowej, ale ja na studiach grałem w pierwszej lidze brydżowej. Na przykład wtedy poznałem tyle lat temu Janusza Korwin-Mikkego. Mamy kompletnie różne poglądy polityczne, ale grywaliśmy razem w brydża. I tu przyjąłem zaproszenie właśnie w niedzielę. Grałem w turnieju brydżowym zorganizowanym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zero polityki. Ja byłem kiedyś w takim sensie sportu, to ani nie mam specjalnych warunków. No, grałem tylko w tenisa ziemnego, natomiast dwa sporty szalenie lubiłem. Szachy, byłem wicemistrzem polskim w szachy i brycz. Brycz sportowy w rozumieniu takim, że to nie zależy od tego, kto jakie karty otrzymuje, tylko że to jest porównawcze, czyli tymi samymi kartami gra się z partnerem albo w turnieju, albo w meczu i jest porównanie, no kto wylicytował lepszy kontrakt, kto jak wistował i kto jaką się cechował rozgrywką, czy ten kontrakt potrafił zrealizować, czy nie. Także to jest w wielu państwach, na przykład brycz i podobnie szachy, jest elementem edukacji w szkołach, poczynając od szkół podstawowych. Ja na przykład niedawno rozmawiałem z byłym mistrzem świata Kasparowem, który właśnie prowadzi taką międzynarodową akcję, żeby nawet, jeśli chodzi o szachy, wprowadzić do szkół od pierwszego roku. Tak jest nawet w Finlandii chociaż, która jest oceniana, że ma najlepszą edukację w skali Europy. A moim Państwa gościem był pan profesor Tadeusz Iwiński, lider z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego z okręgu województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Dziękuję raz jeszcze i apeluję o pójście do urn 25 maja. Tego roku, więc już niedługo.